Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły mieści się na styku trzech miast: Bytomia, Chorzowa i Piekar. Zajmuje powierzchnię 226 hektarów, z czego aż 37 to woda. Co rzeczą ciekawą, każdy, kto tutaj się pojawi, ma dziwne złudzenie, że jest to przyroda w jakiś specyficzny sposób wbudowana w środowisko antropogeniczne i to bardzo mocno zmienione. Nasypy kolejowe, hałdy poflotacyjne. No, ponad 100 lat temu teren ten wyglądał troszeczkę inaczej, chociaż tak naprawdę to pierwsze zmiany zaczęły już następować w XII wieku, kiedy odkryto, że na głębokości około 50 do 100 metrów pod ziemią znajdują się złoża dolomitu kruszconośnego zawierającego ołów i cynk. Wtedy powstałe wyrobiska już nadszarpnęły troszeczkę kondycję powierzchni ziemi i doszło do pierwszych zapadlisk, natomiast dopiero wydobycie węgla w późniejszych latach spowodowało, że duża część tego terenu zapadła się i wtórnie wypełniła się wodą. Skutek tego jest taki, że po kilkadziesiąt lat później na ten teren dostały się różne gatunki roślin, głównie wodnych. Roślinność, która występuje na lądzie, to jest taka typowa roślinność ruderalna, którą możemy spotkać wszędzie. Natomiast powstały tutaj enklawy drzew, krzewów, które są doskonałym miejscem do gnieżdżenia się dla bardzo wielu gatunków zwierząt. Stwierdzono tutaj 129 gatunków ptaków, z czego 79 to gatunki lęgowe, między innymi tak ciekawe jak na przykład bączek. Stwierdzono kilkanaście gatunków ssaków oraz nie do końca jeszcze policzoną ilość owadów. Teren ten w 1997 roku został objęty formą ochrony, został zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. Oczywiście już wcześniej jak gdyby utwierdzoną nazwą Żabie Doły. Szacuje się, że na terenie Żabich Dołów wszelkiej maści szuwary, wszelkiej maści trzcinowiska zajmują powierzchnię ponad 7 hektarów, gdyby to zliczyć razem. Jest to niebywała zaleta dla gnieżdżących się tam ptaków. Jest to po prostu siedlisko, doskonałe siedlisko. Dla porównania na zbiornikach hodowlanych, gdzie również występuje w pobliżu brzegów trzcina, z reguły są to bardzo wąskie pasy. Wiadomo, ze względów ekonomicznych nie pozwala się na to, żeby ona się rozrastała. Natomiast w tych warunkach
trzcinowiska zajmują bardzo duże obszary. Ta struktura wewnątrz samych trzcinowisk jest bardzo zróżnicowana. Trzcina i pałka wodna to są dwa takie gatunki, które dominują tutaj. I to powoduje, że no, znalazło tutaj miejsce do gniazdowania bardzo wiele gatunków ptaków. Według danych około 130 gatunków ptaków zostało stwierdzonych na terenie Żabich Dołów, z czego 76 to są gatunki lęgowe. W tym kosmicznym krajobrazie swoje miejsce znalazły jaskółki brzegówki do zakładania gniazd. W tej frakcji, która była najbardziej odpowiednia, są wydrążone, choć czasami ponadmetrowej długości, tunele w głąb hałdy, gdzie znajduje się komora gniazdowa, w której ptaki te wychowują swoje potomstwo. Niestety o tej porze panuje tutaj cisza, natomiast jest tu zawsze głośno, bardzo głośno do połowy lata. Słychać kwilenie ptaków i po prostu dziesiątki, czasami setki tych ptaków.